No i Ewy, baty pomarańcze. A to już mówiłem wcześniej. Zaczynamy kolejną misję w kodzie 2. Silos. Będziemy się przyjemnie skradać. Kroić kolesi z mojej kochanej snajperówy, którą znowu posiadam. Co jeszcze posiadam? Żal. Taki kaliberek, to mogę się nim pogłaskać. Nie, czekamy na decyzję naszego wodza. Ruszam przed ciebie. Chłopaki nas dogonią. Jak wezmę tego gnatka, biegnę wolniej niż oni. A wezmę tego, biegnę szybciej. Dalej, chłopaki. Będziemy zdobywać miasto. W którym to mieście będziemy czesać. Kogo? Nie. Nie Uzbekistanów. Germańców! Czekam na sygnał i ładujemy. Oczywiście ja tu już namierzam klientele. O, zły początek. I karamba. Oczywiście wartka akcja. Nie wiem, czy nie jest za głośno, czy ten kaliber nie zagłusza mojego głosu. Tam jest kochany nasz. My pilnujemy gniazd M42 oczywiście, żeby się te granie nie dostały do nich, nie zaczęły czesać. O właśnie, nie trafiłam. Trafiła. Ładuj, ładuj, jak ci jest? McCloskey. Nazywa się McDonald. No i sprzątamy klientele. A Maciek na pięknie. Co nam jeszcze ładuje? Kula w łeb. Jest normalnie, pięknie. Lecimy bliżej. Oj, to chyba był błąd. Go, sprzątam M4. O, zdążyłem. Padnij. Gdzie by się pada? To zdechłej krowy się schowam. No jak śmierdzi. Już tu leży dłuższy czas. Skąd balon? Oczywiście przypominam, że gram na weteranie, na zaprawionym w boju. Tu czysto. Gniazda M42. Jest koleś. Kula w łeb. I zdobywamy sobie miejscowość. Nie wiem o jakiej nazwie. Gdzieś na pewno. Francja. Chłopaki, macie tutaj tę fajną. Macie! Od razu zmianka. Z tym kaliberkiem tutaj się mogę podrapać w plecach. Pięknie. I ruszamy! Doładowanie. Już za dyma. Łykać tam. Już po prostu będą się kończyć części kola dwójki. Bardzo długa gra. Bardzo żywiołowa gra. A ten co to? Dobra, wbijamy za chłopakami. Nie wchodź tam! Ja tam rzuciłem granat! Wbijam na chatę! Chuja bić! Mada bić! To mnie kroi! Ty mnie kroisz, mordę! Już nie będę mówił, że jeden z najcięższych levelików, bo to chyba nie ma takich levelików na ostrym poziomie. Wszystkie są usłane. To tam drze mordę. I jak zwykle jabolki. Nie ma chlania. Aha, nie zdobyliśmy jeszcze tego budynku. Czyli chłopaki sobie będą stali, a ja muszę latać, tak? No dobra.
Cześć! Dostałem dośkę. Gestapowiec! O, nie mogę, ich lubię najbardziej. Ich lubię najbardziej, ale lubię ich najbardziej z kolby walić. O, właśnie. Wbijamy. Wbijamy. Robisz pszczajkę. A to będzie gestapowiec. Ja myślałem. Co wy gość? Co? Ze mną? Co? Leżeć. Tu będę miał pan widoczek na kolejną. O, zeszło. Dawaj go. Znowu zeszło. O, chyba dostał w kolano. Taylor, use your smoke grenade. Okej. Czemu smoke grenade akurat? No on ma. Te beczki rozwalę, bo ja wiem, że jak przy nas wybuchnie, nie będzie ciekawie. Dobra, bierzemy automacik i naginanko. Tu zawsze stał gość. Nie wiem, czemu nie dziś się nie stał. Wolny sezon. Przełamać tam granaciszki. Oczywiście ja nie będę się czaił, będę wbijał na HT. Nie będę do tego levelu przechodził. O, jakie lagi. Ojej, jak ta gra lagi. Przez ten smoke grenade pewnie. Cześćcie! To ja jestem policja. Buja! I buja! I w mordę! Jest to powiec! SS-manowiec! Nie kroją! Macie tam! Trzymajcie się! Shit! Nieźle. O, jest tam... Ja, ile tu jest? Trzo! Dawaj go! Dawaj go! Trzo! Trzo i kula! Was to normalnie strzela. Pięknie! Nie pięknie! Buja bić! To ja! Trzo! Wasza sprawiedliwość! No i teraz mamy fajny poziomik na fajne widoki. Możemy sprzątać klientele. Teraz nie ma chlania. Kula. M42, łykamy i czeszemy. Ach, ciutnął mi. Shit. Chodź, chodź tu. No nic nie ma już. Jest. Ja go chciałem. Ja go wezmę. Ja chcę go. Tych w czapkach chcę ja. Wystaw łeb. Wystaw łeb. Kula. Pięknie. Tam jeszcze ktoś będzie? Tam ktoś jeszcze czeka. Wychyl się. No wychyl się czy nie? No strać. Powietrza mi brakło. Nieważne, lecimy. Budnego zyskania. Zaraz. Tu. Co wy tak, chłopaki, stoicie jak... Shit, taki Armagedon. Ty masz jedną pukawkę, gościa, mam automates. Pieprznik, a ja. Żyje? Nie żyje. Wbijamy. Odzyskać budynek D. Buja! I... Ja co? I buja. Jezus, jak ja stąd wyjdę żywo, to normalnie... Pięknie. Udało się. Zadważnie podchodzę do sprawy.
Kostka na górę. To ja! Sprawiedliwy wśród sprawiedliwych. Gestapowiec! Pięknie, jak ja ich lubię w mordę lać. Ładujemy do klienteli. Gdzie? Padli? Padli. Dobra, myślę, że tu będzie spokój. Myślałem, że porcelana. Nieważne, lecimy dalej. O, gościu ma ten karabinek, muszę sobie doładować. Granat test! O, 8 granatus! Jaki smoke grenade? Tu się idzie na hamce, jak oddziały specnazu, a nie? Jakie smoke grenade, kurde. Pierdzielona rasa. Widzę Schwaba, strzelam, a nie? Smoke grenade. Smoke grenade teraz odpalę w domu. Ja bym chciał sobie zrobić sztuczną mgłę. Co tam? Czeszek, gdzie Czeszek? Kwiatki. Nie ma tu żadnego... Jesteś ty knoju, ale się pszczaiłeś! Nie, dobry, jestem. Cel osiągnięty, okej. Okay. Zbijamy. Nie no, nie bij mi się. Sorry gościu, no nie mogę, tak się dziwnie nawijasz. I'm sorry Jason. Shit. Dostał. Trzymajcie tam karę hamburgerów. Wyjdzie on na zdrowie. Wbijamy na pocztę. Czy to można nazwać... Shit. Można nazwać pocztą, to nie wiem. Chyba tak, poczta. The post. Czemu zawsze ja muszę sam wchodzić? Potem jest takie coś. Rzeźnia. Buja jeszcze raz. Ty dostaniesz mordę. Nie zdążyłem, zabiłem. Ale ty dostaniesz za to. Walka wręcz, to kocham. No i zostawiam kolejny budynek. Pseudonim na mapce B. A potem będzie ten silos. Ten silos to będzie najlepszy. Ale to w późniejszym terminie. No zawsze robiłem takie coś. Cyk. Tylko trafiałem właściwie. Oni palili gumy, a ja wtedy czesałem. Robiłem Armagedon. Pięknie. Walka wręcz. O to chodzi. Shit. Gesta. Kurde. Skóry mnie wkurza, jak nie wiem. Żyje pewnie jeszcze. Nie, nie żyje. Jest! Jesteś, jesteś! Chodź! W mordę mu. To, gdzie? Skąd? Idę na górę. Ty jeszcze żyjesz? No ileż ty możesz żyć? Tam się przyczaił, gościu. Już się odczaił. I mamy kolejny budyneczek zdobyty. I właściwie mamy całą wiochę zdobytą. Teraz będziemy mieli zgrupowanie, tak, drużyny i obczaj kaplanu. Normalnie jak w filmie Szeregowiec Ryan. To, że tu są sami komandierzy cholerni. Nasz dowódca. Okej, okay, rozchodzimy się chłopaki, pięknie. Ja idę tam. Polubię piękne widoki. Tylko nie piernij mi teraz. I tu mamy chyba snajpereczkę, jeśli się nie mylę. Jest snajpereczka. W sumie weźmiemy sobie dwie snajpereczki. Będziemy mieli na zmianę. I teraz zaczyna się najważniejsze. Może sejwik od przygody. Nie, tu się nie da. Jest sejwik, okej. I sprzątamy klientelę, która chce nas wypiździć. Nie, tych zostawiamy. Sprzątamy samych tych, którzy mają
przeciwpancerne moździerze, że tak to nazwę. Tam gdzieś jest jeszcze ktoś, jest, ja leci gościu. Nie doleci. A ten może odebrać mu to i... Nie, nie weźmie, myślałem. I musimy się utrzymać, aż nie przyjedzie wsparcie. SS-man, tego tu muszę dojechać. Muszę cię dojechać. Jesteście. No, leć, 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 leć. Kucnij. I się ładnie połóż. O kurde, tam jest dwóch. Szybko, jak się kurde zle... Już walą. Jeden, a drugi przejmie po nim pewnie, tak? Nie przejmie. I jeszcze teraz tam. Powiem wam szczerze, że ciężko jest bardzo namierzyć, skąd oni wylecą, gdzie oni to zrobią. A ja wiem, że jeśli się nie pośpieszę, tych gwiazdek na mapce będzie w brud. Pięknie. Tu się przyczaj. Pięknie. A ty co? Strzelaj! Zostawiamy resztę, pilnujemy tylko tych gości z moździerzami. Po co się trudzisz, gość? Ten drugi odbierze mu to? Nie. No i tak dostaniesz kulkę. Dostanie... Nie dostanie. Dobra, pieprzyć. Gdzie te posiłki? Za minutę 24. Mamy kolejnego. Tam gdzieś na zaoranym polu. Nie wiem, czy to ten, to tamten. I już nie ma. Powiem szczerze, że na weteranie tego nie zdołałem przejść. Bardzo szybko przychodzili i rozstawiali te sprzęty. Na mapce miałem chyba 10 gwiazdek i nie wiedziałem, gdzie strzelać, więc namierzyli mnie moździerzami i zrównali z ziemią tą wieżę, gdzie ja stoję. Ale muszę powiedzieć, że mam teleskop. Normalnie mogę oglądać gwiazdy. Nie widzę. Leci. Jest. Tego przygody sprzątnę, może przejąć to. Cholera, zaszył się tam jak kleszcz. Dostał w nerki. Next. A już nie. Jeszcze 25 sekund, chłopaki. Trzymać się. Trzymajmy się ramy, to się nie... Robimy kupy. Nie widzę, skąd? Tam. Tam się zaszywasz, nie zostawiasz, tak? Już nie zostawisz. Już podlatuję, już kurde. I kula. No i udało się. Mogłem strzelać do tych gości, co palą gumy, ale po co? No chyba, że... Oszczędzić go? Nie, oszczędzę. Bardziej wolę SS-mańców w czapkach. Oszczędzić? Nie oszczędzić. Oszczędzę, bo nie trafiłem. Tam jest SS-man, jest, musisz być mu. Jest! A tobie, skaleczonemu, już też nikt nie pomoże. Jeszcze wstał! Dobra, ja muszę... On padł? Ale jestem zen, mściwy, nie? Strzelam do ewakuujących się. Jestem gorszy niż Niemiec. Nasze tanki. Shermany, tak? Dokładnie. No. I to była sprawa zakończona w tym momencie. Myślę, że się szybko uwinąłem z tą wiochą. Nigdy mi się nie udawało szybko uwijać z tą wiochą. Ale tą snajperę chciałbym sobie zostawić na inny level. Niestety nie będę jej miał. Dziękuję za uwagę. Fajny ten Shermanek. Dziękuję za uwagę. Dziękuję za subskrypcję. Dziękuję za widzów, których naprawdę przeżywa. Normalnie zaczyna mnie to przerastać już pomału. Ale bardzo wam dziękuję. No i cóż, zapraszam na kolejną część. Hejka.